No dobra, moi kochani, witamy u Tomka po raz trzeci. Dzisiaj Fabia będzie miała kolejny test, czy te sprzęty plus jeszcze jedna frania się do niej zmieszczą. Ja myślę, że nie, ale sprawdzimy to. Także bierzemy się do roboty. O Jezu, jakie to jest ciężkie. Romo ABC. TVP ABC. Taki temat, zobaczcie. Tu kisiło się ogórki, a tu chyba kapustę kiszoną. Nie wiem. Jaki sprzęciur w ogóle. Jedziemy. Hej, hop! Ach, kurde, ile tu waży, matko, ale tam jest... Tu chińskiej miedzi nie będzie. Ale może się tak tylko wydawać. Jedziemy. O, czekaj. Czekaj, Tomek, bo mamy tu, patrz jaki pasażer na gapę. No, kątnik. Chodź, kolego. Ja go nie chcę w aucie. No, jeszcze mnie zaatakuje. O, patrzcie, jeszcze z wyżymaczką, tak? Ja, z wyżymaczką, o kurde. Ale sprzęciur. To się jakoś... Nie, to chyba wykręcasz, wiesz? Ten... Aha, i odwracasz. I odwracasz, no, a, dokładnie. Takie rzeczy. No dobra. Huta przyjmie. Co tu jest? Przed zdjęciem osłony wyjąć wtyczkę z sieci. No. Pamiętajcie, dzieci. Wyjąć wtyczkę z sieci. Jeszcze jeden. No, byłoby jeszcze, pranie byś zrobił. Ma ktoś jeszcze jakieś wątpliwości? Patrzcie. Dwie franie i Romo w komplecie. No, czego chcieć więcej? Czegóż chcieć więcej? Już mi się język plącze. Patrzcie na to. Kolor! O, was mach student! Kosiarz umysłów. Patrzcie, następna lampka. No nie żartuj nawet. Czekaj. Patrzcie, skarby, no. No nie żartuję, no. Patrz. Ja pierniczę. Jest i kominek. Patrzcie, tym razem komplet. Ale mega. Pójdziesz od razu na ścianę. Patrzcie, co mi się trafiło. Alfa K2. Jaki ogórek normalnie. Muzeum. Ale to jeszcze jest nic. Patrzcie, co Tomek mi dał. Unitra. I to działająca, przestrojona. No nie, no to jest masakra. To zostaje u mnie oczywiście. Zobaczcie. Farelki. Kurde, ta wygląda na nieużywaną. Do kartonika. No, powiem wam, że takich rzeczy się nie spodziewaliśmy. Ja myślałem, że to jest nawilżacz powietrza wieszany na kaloryferze, ale bardzo się myliłem. Zobaczcie, co do tego było. O Jezus! Grubo. Jakby ktoś reflektował, to zapraszam. Czuć, że w tym to chińskiej miedzi nie ma. No nie. Na pewno. Tak sypie, kuźwa. O, to będzie idealnie. Ja może nie masz rację, że to jest starsze. Ja, wejdzie. Daj tego tu. Uhu. Tutaj Tomek, nie uwierzycie, ale znalazł wehrmachtowską kuchenkę polową. Elegancka znajdka, naprawdę. A jego dziadek trzymał sobie w tym pastę do butów. O, dokładnie tutaj. Tam w tym pojemniku była wehrmachtowska kuchenka polowa. Panie, tam jest cewka. I to nie jest cewka moczowa.
No weź to na razie tam. Patrzcie, jaka znakomita ilość butelek z krachlą po piwku i orężadzie. O, czekaj. Czekaj. Sprawdzamy. Nie są stare. 11 luty 2005. Czekaj, pomalutku, dobra, żeby dno nie wyjechało. Żeby dno nie wyjechało. Tak, może na tym. Uważaj, jak się cofiesz. Oj. Widzicie, jakie są warunki spartańskie. Jak w kopalni. Idziemy na przodek. A jak o kopalni, to Andrzeja. O, kuźwa. A tu jest wyjście. Andrzeja z Miechowic pozdrawiam przy okazji kopalni. I pana tatę, bo to górniki. O, pięknie. Patrzcie, jakie jabłoki. Wino owocowe, przetwórnie owocowo-warzywna w jaszczurowej Wadowice. No, widzicie? Takie się piło. Ekstra wiśnicki. To jest Tomek, a tak się od Tomka wraca. Popatrzcie, tu jest pralka Romo, tu jest wszystko, a tego to nawet nie skomentuję, zobaczycie to na następnym filmie. Obejdźmy. Dwie franie, odkurzacz, tam już nawet nie pamiętam, co tam jest. Butelki, lampka naftowa, plus jeszcze jeden kominek. No i co? No i jedziemy. Polecam Fabię, bardzo dobre auta towarowe. Papaty. Ja pierniczę. Tak, moi kochani, a po wizytach u Tomka najlepiej człowiek relaksuje się przy kawie w kubku od Saracena, oczywiście w pracy. Przejedziecie się ze mną? Flaminga w nim brak, bo się wygrzewa w słońcu Hiszpanii.